Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie rzeka płynie swoim naturalnym, nieuregulowanym korytem. Konsekwencją jest obecność na tym obszarze ogromnej liczby większych i mniejszych starorzeczy oraz płytkich rozlewisk na podmokłych łąkach. Panują tu znakomite warunki do życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Dlaczego tu przyjechałem? Ponieważ jestem przyrodnikiem i akwarystą i uważam, że akwarium powinno jak najdokładniej odwzorowywać warunki panujące pod wodą. To, co oferują na przykład tak zwane akwaria naturalne w stylu Amano, ma tak naprawdę bardzo niewiele wspólnego z prawdziwym podwodnym światem. Nieco lepiej jest z akwariami biotopowymi, które prawidłowo powinno się nazywać akwariami środowiskowymi. Ich twórcy, do których sam się zaliczam, mają jednak jeden podstawowy problem. Bardzo niewielka ilość informacji o faktycznym wyglądzie podwodnych środowisk. Postanowiłem zacząć zmieniać ten stan rzeczy. Podwodny świat akwarium nie powinien być rozpatrywany w oderwaniu od tego, co naprawdę dzieje się pod wodą. Narwiańskie starorzecza to znakomite miejsce, by rozpocząć dokumentację podwodnego świata. Niewielkie starorzecze z małą ilością roślin w toni wodnej. Porośnięty szuwarami brzeg z daleka wydaje się jednolity i monotonny. Jest on jednak bardziej zróżnicowany niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Występuje tu ogromna liczba mikrośrodowisk, w których toczy się życie ryb. Schowane między szuwarami zatoczki oferują mnóstwo kryjówek. Podobnie jak pozornie nieciekawe wysepki ze starych liści i łodyg zakotwiczone wśród żywych roślin. Czy wreszcie zanurzone w wodzie fragmenty roślin lądowych. To od nich właśnie rozpoczniemy naszą dzisiejszą podwodną podróż. Łodygi szuwarów tworzą gąszcz podobny do pni drzew w lesie. Pomiędzy nimi uwijają się stada ryb. Te z czerwonymi tęczówkami oczu i charakterystycznym zielonym odcieniem na grzbiecie i bokach ciała to młode płocie, natomiast te srebrne z nieco złotawą tęczówką to młode jadzie. Mocne światło słoneczne penetruje w głąb wody, umożliwiając zachodzenie intensywnej fotosyntezy. Świadczy o tym najlepiej nitka srebrnych bąbelków unoszących się z łodygi rogatka. To tlen, czyli produkt uboczny fotosyntezy. Unoszące się na powierzchni wody martwe i żywe fragmenty roślin stanowią dodatkowe kryjówki oraz miejsca żerowania. Niekiedy ryby mylą się, biorąc niejadalne części roślinne za drobne bezkręgowce. Tak jest w przypadku tych białych korzonków, które do złudzenia przypominają niewielkie białe robaczki. Czy to nadaje się do jedzenia? A może jednak? Wzdręga też daje się przez chwilę nabrać. Lepszym miejscem do żerowania są unoszące się na powierzchni wody łodygi rogatka. W zgromadzonym na drobnych listkach osadzie żyją tysiące drobnych zwierząt, którymi żywią się młode ryby. Wydostańmy się teraz z pomiędzy trzcin. Za ostatnimi łodygami zaczyna się otwarta toń wody. Tutaj występują większe ryby.
Na przykład wzdręgi, które właśnie sprawdzają, czy unoszący się na powierzchni wody kawałek liścia nadaje się do jedzenia. Najwyraźniej testy wypadły negatywnie. Przenieśmy się teraz na dno starorzecza. Tworzy je głównie drobny piasek, pokryty martwymi resztkami roślin. Młode płocie, trzymające się zwykle bliżej powierzchni, rzadko się tu zapuszczają. W mętnej wodzie majaczą jednak kształty innych ryb. To różanki, niezwykłe ryby, które do rozrodu wymagają obecności małży. Samica w okresie rozrodczym wytwarza długie pokładełko, którym składa ikrę do komory skrzelowej małża. Krótkie poszukiwania na dnie dają oczekiwany rezultat. Oto grupka kilku małży zagrzebanych w mule. Okres godowy różanek już dawno się zakończył, ale pomimo tego możemy bliżej przyjrzeć się małżom. Otoczony czułkami otwór to syfon wlotowy, którym małż zasysa wodę wraz z cząstkami pożywienia. Odfiltrowana woda jest przez małża usuwana mniejszym syfonem wylotowym, znajdującym się po lewej stronie. Obserwacje małży przerywa niespodziewane pojawienie się szczupaka. Ten nieco większy egzemplarz woli wycofać się w bezpieczne miejsce. Szczupaków jest tu więcej, zwłaszcza młodych. Niezwykły jest ich barwny kamuflaż, niemal idealnie naśladujący refleksy światła tańczące na dnie. Przekonane o własnej niewidzialności, czają się nieruchomo, czekając aż jakaś nieostrożna rybka zbliży się wystarczająco blisko do ich paszczy. Zostawmy teraz trzcinowy brzeg z jego zatoczkami i przenieśmy się nad większe starorzecze o bardziej zróżnicowanym dnie i bogatszej szacie roślinnej. Na powierzchni wody niedaleko brzegu unoszą się pływające liście grzybieni. Rzut oka w głąb ujawnia niezwykłe środowisko. Gęste zarośla podwodnych liści, pomiędzy którymi śmigają ławice ryb. Ponownie schodzimy pod wodę. Młode płocie, jazie i różanki uwijają się w zielonym gąszczu. Przyjrzyjmy się przez chwilę temu środowisku. Przesuwając się powoli pomiędzy liśćmi, trafiamy na kolejne ciekawe miejsce. Niewielką łachę czystego piasku. Panują tu znakomite warunki do obserwacji podwodnego świata. Powyżej, na brzegu, znajduje się nora bobrów i to właśnie one tak wyślizgały swoje wejście do wody. Na pierwszy plan, jak zwykle, wysuwają się młode płocie i jazie. Ale są tu także większe płocie. Młode, bardzo płochliwe okonie. Znane nam już różanki. A także kiełbie. A w zasadzie to jeden kiełb, którego obecność stwierdzam z zaskoczeniem, ponieważ kiełbie najczęściej występują w grupach. Nasz samotnik nic sobie jednak nie robi ze swojej samotności i metodycznie przesiewa piasek przez skrzela w poszukiwaniu pożywienia. Zostawiamy już naszą piaszczystą łachę i przenosimy się na środek starorzecza, porośnięty pływającymi liśćmi grzybieni. A pod wodą kolejne ciekawe środowisko. Tym razem las grzybieniowych łodyg, pomiędzy którymi krążą czerwonopłetwe wzdręgi. Nieco niżej pomiędzy łodygami trzymają się średniej wielkości płocie.
Jest tu także drobnica. I to właśnie na nią czatują szczupaki ukryte w cieniu grzybieniowych liści. Kryjówka nieco inna niż w poprzednim starorzeczu, ale taktyka podobna. Trwać w bezruchu tak długo jak się da, udając nieszkodliwy fragment rośliny. Drapieżnik utrzymuje swoją pozycję tylko dzięki minimalnym, ledwo widocznym ruchom płetw. Nawet wypłoszony spod jednego liścia nie decyduje się na gwałtowną ucieczkę. Zamiast tego powolutku przesuwa się przez wodę, zupełnie jakby był czymś martwym, niesionym w toni przez delikatny prąd wody. Szczupak dobrze wie, co robi. Po chwili bezpiecznie parkuje pod kolejnym liściem. Nie będziemy go więcej niepokoić. Przenieśmy się teraz z głębszej wody na płciznę, porośniętą łanami rogatka. Dobre nasłonecznienie i niewielka głębokość powodują, że temperatura wody jest tu o kilka stopni wyższa niż w pozostałej części starorzecza. Dzięki wyższej temperaturze ta rogatkowa zupa to swego rodzaju inkubator. Złożona tu przez dorosłe ryby ikra szybciej się rozwija, a przebywające tu po wykluciu młode osobniki szybciej rosną. Na tym kończymy ten krótki przegląd środowisk starorzeczy Doliny Narwi. Jest to zaledwie wstęp, rozpoznanie terenu przed bardziej szczegółowym opracowaniem, które wykonam w przyszłym roku. Mam jednak nadzieję, że nawet tak krótki film pozwolił się Państwu zorientować, jak wyglądają naturalne środowiska życia ryb słodkowodnych i jak odmienne są od tego, co zwykle proponuje się pod nazwą akwarium biotopowe czy akwarium naturalne. Warto pokusić się o próbę odtworzenia w akwarium rzeczywistego wyglądu podwodnego świata. Hodowane przez nas ryby zrewanżują się nam pełniejszymi barwami i ciekawszym, bardziej naturalnym zachowaniem. Dziękuję Państwu za uwagę i już teraz zapraszam na kolejny film z serii Podwodny Świat.